Bardzo Państwu dziękuję za udział w wyborach w drugiej turze. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięli w nich udział. No, dziękuję rzecz jasna szczególnie tym, którzy na mnie głosowali i dzięki temu wygrałem te wybory i będę burmistrzem na najbliższe 4 lata. Ale też dziękuję tym, którzy głosowali na pana Jarosława Śmigierę. Na pewno będę też państwa burmistrzem, będę burmistrzem całego Łowicza. Będą to dobre 4 lata dla naszego miasta, 14 radnych koalicyjnych, z którymi będę współpracował, ponieważ popierali mnie, ale chcę dodać, że jestem też burmistrzem, który ze wszystkimi radnymi, z całą grupą 21 radnych będzie pracował, będzie słuchał też ich głosów, jeżeli będą krytyczne, opozycyjne. To jest normalne prawo demokracji. Zapewniam Łowiczan, że 4 lata najbliższe, 2014-2018, będą bardzo pomyślne. Będziemy starać się o pieniądze unijne, będziemy kontynuować tę politykę prospołeczną, którą prowadzimy dotychczas. Będę słuchał wszystkich propozycji mieszkańców. I bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy przez ostatnie miesiące, a szczególnie przez ostatnie 2 tygodnie obdarzyli mnie wielką życzliwością, uśmiechem, ładnie odpowiadali mi, dzień dobry, to jest bardzo ważne, to ładuje akumulatory i też wyrażam ogromną wdzięczność za takie proste, miłe postawy, miłe życzliwości na ulicy, w ratuszu, wszędzie tam, gdzie się spotykaliśmy z naszymi Łowiczanami.